gość, którego przedstawiać absolutnie nie trzeba. Maestro Jean-Michel Jarre. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. All right, but we're gonna do it in English, if you don't mind. Thank you very much for being here. Cieszę się, że jesteś tutaj, że mamy kilka minut na rozmowę. Często bywasz w Polsce, a dzisiaj wręczysz jedną z nagród na Akademii Fryderyków. Tak, zgadza się. Dzisiaj zaprezentuję lub przekażę faktycznie nagrodę za utwór roku. Utwór roku może przecież powstać, z tego może powstać utwór całego życia. A po tym ogromnym sukcesie twojej płyty Elektronika, w tym roku będzie ukazana też druga część Elektroniki. W ramach produkcji tej płyty zaprosiłeś dużo różnych artystów. Kogo zaprosiłeś dokładnie? Faktycznie całym pomysłem było to, żeby w tym projekcie Elektronika, część pierwsza i część druga, było zaproszonych jak najwięcej różnorodnych osób. Tutaj zaprosiłem do dwójki takich różnorodnych ludzi jak Pet Shop Boys, Hansa Zimmera, Gary Newmana, jak również i zaprosiłem whistleblowera Edwarda Snowdena. Wow, to faktycznie niesamowita plejada artystów. Tak, chcemy właśnie to doświadczenie podzielić, tym doświadczeniem podzielić się z polską publicznością. Z tego co wiem, to twoja muzyka będzie w Polsce słyszalna już trochę wcześniej. Słyszałem o tym, że będzie ona słyszalna w multimedialnym parku Fontan nad Wisłą. Zgadza się? Tak, jak zapewne słyszałeś wcześniej, ja zawsze byłem zainteresowany koncertami na wolnym powietrzu, tak jak na przykład 35-leciem w Gdańsku. I dlatego też podjąłem decyzję, żeby uczestniczyć w tym nowym pokazie w multimedialnym parku Fontan nad Wisłą, który zaczyna się już 1 maja. Będzie tam muzyka moja stara i nowa, słyszalna. Z tego co pamiętam, to zaczyna to się 1, 2, 3 maja, ale faktycznie to jest tylko taka rozgrzewka przed twoimi koncertami, które będą na jesieni. Tak, zgadza się. 5 listopada mój koncert będzie w Łodzi, a 6 listopada w Katowicach. I będzie to całkowita nowa, spektakularna aranżacja koncertowa. Będą pokazy 3D bez konieczności zakładania okularów. I dlatego bardzo się cieszę, że będę tutaj mógł występować. Dziękujemy bardzo za to. Dziękujemy za to, że tak często tutaj przyjeżdżasz. Bardzo przecież kochamy twoją muzykę i cieszymy się z tego, że będziesz tutaj słyszalny. Dziękujemy bardzo za przybycie do naszego studia. Dzisiaj zapraszamy raz jeszcze na galę rozdania fryderyków. Maestro będzie, jak słyszeliśmy, częścią tej gali. A teraz już czas na podsumowanie dyżuru eksperckiego, jeżeli chodzi o operacje laserowe i okulistykę.